Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dostałem od random techista. Artykuł. No długi, długi. O okrętach bitewnych, to jest część pierwsza tego artykułu. Jest tam dużo, dużo stron. Będą kolejne, tak więc okręty bitewny to jest temat, który, który zaczynamy. No to lećmy z tematem. Okręt bitewny to typ okrętu wojennego, który jest. Największy i najpotężniejszy z dostępnych statków dla każdej kosmicznej floty wojskowej. Okręt bitewny to władca walki w przestrzeni kosmicznej. Te masywne statki kosmiczne są chronione przez niemal nieprzeniknione systemy obronne, posiadają wystarczającą siłę ognia, by bez trudu zniszczyć mniejszy okręt, zazwyczaj posiadają również wyrzutnie torped desantowych, co czyni je okrętami wielozadaniowymi, gotowymi na każdą okazję. Jedynymi słabymi stronami okrętu bitewnego są jego koszty i słaba manewrowość. Jednakże gdy towarzyszą, gdy towarzyszą mu krążowniki i eskortowce, okręt bitewny staje się niemal niepowstrzymanym trzonem każdej floty. To zgrzypi tutaj mój wysięgnik do, 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 tego, do mikrofonu. Prowadzenie Wielkiej Krusjaty wymagało setek tysięcy statków, które nie tylko mogłyby transportować armię, ale i posiadałyby apokaliptyczną siłę ognia. Były w stanie wytrzymać niebezpieczny tranzyt przez przestrzeń kosmiczną oraz znieść trudy osnowy, jak i głębokiej pustki, i głębokiej pustki kosmosu. kosmosu. Okręty były potrzebne nie tylko do uzupełniania strat, ale także do zaspokajania stale rosnących potrzeb flot ekspedycyjnych, armady imperialis, a także na mniejszą skalę dla rug traders, jak i do obrony już podporządkowanych planet. Aby zaspokoić tę stałą potrzebę, opracowano zdumiewająco wiele klas okrętów wojennych, które miały pełnić równie zdumiewające różnorodne role. Główną klasą okrętów wojennych podczas Wielkiej Krucjaty oraz ostoją flot imperium były okręty bitewne, z ponad tysiącem takich potężnych maszyn wojennych w użyciu w szczytowym okresie ekspansji imperium. Są one przeznaczone do tworzenia linii bojowej podczas starć flot, posiadają uzbrojenie zdolne do rozrywania kontynentów z orbity, jak i kontrolowania całych systemów gwiezdnych siłą swego oręża. Okręty bitewne to ogromne konstrukcje, zwykle o długości od 8 do 12 kilometrów, choć zdarzają się znacznie większe i specjalne jednostki, mogące pomieścić dziesiątki tysięcy członków załogi, żołnierzy, setki machin wojennych oraz roje mniejszych jednostek szturmowych. Okręty bitewne były zagrożone tylko w okolicznościach podjęcia walki przez inne okręty swojego typu lub bezpośrednie wystawienie na burzę osnowy. Dzięki byciu niemalże idealnymi okrętami stały się podstawą flot ekspedycyjnych i armady imperialis. Jakie są klasy okrętów wojennych? Imperialne to jest tak okręt bitewny klasy Diktatus, wielki krążownik klasy Dominus. Okręt bitewny klasy Glorian, okręt bitewny klasy Goliat, okręt bitewny klasy Infernus, pancerny, Mortis, Tiamat, Wniebowstąpienie, Potok Majestatyczny, Zwycięstwo, Apokalipsa, Imperator, Niezwyciężony, to wszystko były okręty. Teraz jest lotniskowiec klasy Nemesis i znowu okręty bitewne Oberon i okrę, okręt bitewny klasy Zemsta. Kosmiczni Marines używają, używają barek zakonu i barek bojowych. Adeptus Mechanicus używa Arek Mechanicus. A jakie są okręty bitewne chaosu? Okręt bitewny klasy otchłań, okręt bitewny klasy Spustoszenie, Profanator e, i niszczyciel planet. To wiadomo, że ten Felbadon używa takiego. E, jakie są zdobyczne okręty, I jeszcze zdo używają zdobycznych okrętów imperialnych? Jakie są okręty bitewne Eldarów? Okręt bojowy klasy Voidstalker, okręty bitewne Nekronów, e, statek grobowy klasy Kaim Kairn? E, okręty bitewne orków. No właśnie, tu jest ciekawostka. Orkowie nie posiadają klas okrętów bitewnych jako takich, ale istnieją pojedyncze okręty, które wielkością i siłą ognia im dorównują. Okręty wojenne Dominium Tau i Raz Sprzymierzonych to e, okręt bitewny klasy Galeard, czyli Explorer, Ores Alert, Strażnik, klasa przewoźnik, statek handlowy klasy Twierdza Demiurg i statek handlowy klasy Bastion Demiurg. Okręt wojenny Tyranidów to statek Rui. I ta lista zawiera tylko znane oraz skatalogowane klasy okrętów. No i zaczynając od początku, okręt bitewny klasy Glorian. Okręt bitewny klasy Glorian to potężny imperialny okręt bitewny, zbudowany za czasów Wielkiej Krucjaty. Uważa się, że co najmniej 21 z tych potężnych okrętów bitewnych miało zostać zbudowanych przez starożytne Imperium Ludzkości, a każdy z nich był wyjątkowy zarówno pod względem formy, jak i uzbrojenia. Podczas wielkiej Krucjaty każdy legion kosmicznych Marines nabył co najmniej jeden taki statek, który stawał się flagowym okrętem legionu, wykorzystywanym przez ich prymarchów, rola ta wynikała z niesamowitej siły ognia tych okrętów, która pozwalała im w pojedynkę rozbijać całe floty lub oporne planety. Te okręty były o wiele większe niż jakakolwiek inna znana klasa statków imperium, z dwoma wyjątkami: Mobilna, mobilną gwiezdną fortecą, znaną jako falanga, używaną przez Legion Imperialnych Pięści oraz okrętem bitewnym klasy Otchłań, należącym do Zdradzieckiego Legionu, niosących słowo podczas herezji Horusa. Jako pierwszy zbudowany został największy z tych okrętów, Niezwyciężony Rozum, którego sam wielki korytarz procesyjny mierzył 28 km długości, następny był Honor Makrak mierzący 26 km od rufy do dziobu, oraz Żelazna Krew o długości 20 km. Jak można się spodziewać, po tak monumentalnych okrętach wojennych pancerz okrętów klasy Glorian jest niewiarygodnie gruby i chroniony przez nakładające się na siebie tarcze pustki, które pozwalają im absorbować ogromne ilości obrażeń. Podczas wielkiej krucjaty okręty te pomogły legionom Astartes szybko podbić i wprowadzić nowo odkryte światy do Imperium, co pomogło w ustanowieniu rodzącego się Imperium Człowieka jako dominującej siły w galaktyce. Statki te były skuteczne w rozbijaniu licznych flot Zinos i zostały wykorzystane w podobny sposób podczas herezji. Podczas tego konfliktu kilka z tych okrętów zostało zniszczonych w walce. Ze względu na zły stan Imperium po galaktycznej rebelii, która kosztowała ludzi wiele krwi i artefaktów, Stocznie Mechanikus nie były w stanie kontynuować produkcji tak potężnych i zaawansowanych statków. Z tego co wiadomo, większość z tych okrętów wojennych została zniszczona podczas herezji Horusa lub Wielkiego... Spustoszenia, które po niej nastąpiło, z wyjątkiem mściwego ducha, niezwyciężonego rozumu, zdobywcy i honoru Makrak. Początki okrętów bitewnych klasy Glorian sięgają Ternańskiego Układu Słonecznego, choć to, czy te potężne okręty powstały w wielkich stoczniach orbitalnych pierścienia e, żelaza Marsa, czy też w równie renomowanych dokach Saturna i Jowisza, jest wciąż kwestią sporną. Wiadomo, że Gloriany miały stać się okrętami flagowymi legionów kosmicznych Marines, które miały prowadzić Wielką Krucjatę Imperatora wśród gwiazd. Rola ta wynikała z niesamowitej siły ognia tych okrętów wojennych. Ponieważ ostatecznie pozostało tylko 18 prymarchów i legionów, tylko 18 statków zostało naprawdę dostarczonych do, leg do tych legionów. Pozostaje niewyjaśnionym, w jaki sposób armada Solar była w stanie wystawić własny okręt wojenny klasy Gloriana, a mianowicie. Amfion, który brał udział w inwazji na Ksanę w dziewiątym roku 31 milenium. Jakie są znane okręty bitewne klasy Glorian oraz ich przynależność? Niezwyciężony rozum legion mrocznych aniołów, burza mieczy legion białych szram, hrafnel legion kosmicznych wilków, wieczny krzyżowiec legion imperialnych pięści, czerwonałza legion krwawych aniołów, żelazna pięść legion żelaznych dłoni, honor makrak legion ultramarins, kuty ogień e, czyli ku, albo kuty w ogniu. Flame Road, to jest taki z angielskiego, Legion Salamander, cień imperatora, Legion Kruczej Gwardii, Duma Imperatora, Legion dzieci Imperatora, Żelazna krew, Legion Żelaznych Wojowników. Zmrok, Legion Władców nocy, Zdobywca, Legion Pożeraczy Światów, Wytrzymałość Legion Gwardii Śmierci. Fotep mfotep, e, Legion tysiąca synów. Mściwy duch, Legion Synów Chorusa, Fidelitas Lex, Legion nosicieli słowa, alfa, Legion Alfa i beta, Legion Alfa. Alfa miały. Miały dwa, ten Legion miał dwa statki. A Amphion, jeden z filarów armady Solar, którego zadaniem jest ochrona serca Imperium. Amphion został wysłany na czele potężnej floty, by przeprowadzić atak dywersyjny na zbuntowany świat kuźnie Xana II, który to atak miał być znany później jako inwazja na Xanę. Podczas bitwy o Triton Amphion został zniszczony. Archiwa statku zostały odzyskane z jego kadłuba po bitwie. Kronika Popiołów. W roku 1731 milenium grupa zadaniowa Legionu Ultramarins złożona z niedobitków 19, 48 i 207 kadry niszczycieli natknęła się na kilka krążowników zdrajców niosących słowo, broniących samotnego okrętu bitewnego klasy Glorian, znanego jako Kronika Popiołów, w dzikiej i niezbadanej przestrzeni Dominium Bush. Obezwładniając statek eskorty zdrajców z brutalną skutecznością, która... Cechowała niszczyciele tego legionu Ultramarines, zdobyli kronikę popiołów. E, e, ultramarynarze zdobyli kronikę popiołów podczas dewast, e, dewastującej akcji abordażowej e, z udziałem prawie 300 kosmicznych Marines w niespełna dwa dni krwawych walk w zwarciu, podczas których oczyścili niezliczone pokłady statku ze zdrajców kosmicznych Marines. No to się tam musieli ganiać, jak te okręty mają tyle kilometrów. W następstwie zwycięstwa Ultramarines odkryli coś nieoczekiwanego w sklepionych salach głównych. Pokładów kroniki popiołów. Na każdej ścianie i na sufitach wyryta była historia działań i przedsięwzięć nosicieli słów w pokrętnym i piekielnym języku zaginionej Kolchidy. Późniejsze badanie tego okrętu przez członków rodzącej się wówczas inkwizycji miało ujawnić bogactwo informacyjne wydarzeń, które wcześniej były ukryte przed imperialnymi uczonymi, a szczegóły zostały przepisane do serii tomów przechowywanych obecnie w zapieczętowanych archiwach Pałacu Imperialnego, zanim kronika popiołów została ostatecznie oczyszczona. Poddana technicznemu egzorcyzmowi i ponownie poświęcona jako lex Talonis. Następnie została przedstawiona Ultramarins w 22 roku 31 milenium i włączona do nowo powstałego zakonu Nemesis. Zwiastun Zagłady to statek, który znany wcześniej był jako Magna Tyrannis, służył jako osobisty okręt flagowy Abadona, profanatora przez cały czas harezji Horusa, bliźniak myśliwego ducha. Brał udział w działaniach jeszcze w czasie wojny gotyckiej, czyli inaczej zwanej, e, inaczej zwanej 12 Czarną Krucjatą, gdzie był częścią armady niszczyciela planet, m, niszczyciela światów. Statek ten był rzadko widywany po herezji i zawsze zwiastowały go kolejne wtargnięcia sił chaosu w przestrzeń Imperium. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek początkowy o okrętach bitewnych, następny będzie o okrętach, m.in. okręt bitewny klasy Zwycięstwo. I, I tak dalej, i tak dalej jest, jest co tutaj czytać, jest co słuchać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.